Jesienią 1932 roku Polacy rozpoczęli próby złamania kodu Enigmy, niemieckiej maszyny szyfrującej, która stanowiła prawdziwą tajemnicę. W grudniu tego samego roku genialni polscy matematycy i kryptolodzy rozwikłali problem Enigmy. W Pyrach pod Warszawą polski wywiad przekazał przedstawicielom brytyjskiego i francuskiego wywiadu egzemplarze polskiej Enigmy wraz z dokumentacją. Przekazanie aliantom przed dniu wybuchu II wojny światowej efektów pracy polskich specjalistów wydatnie zwiększyło ich szanse w starciu z III Rzeszą.